Już oficjalnie witamy trójkę sędziowską oraz obydwa zespoły. Duże brawa, reprezentacja policji, żółto-czarne stroje i drużyna drugoligowego Radomiaka, biało-zielone. Witamy obydwu zespołów. Za chwilę losowanie stron boisk i rozpoczną się sportowe emocje. W ich koszulkach gracie. Krzysztof Bielecki, koszulka numer 12. Michał Pawelec, koszulka numer 6. Robert Faryna, koszulka 30. Koza! Koza! Niech ziół i kopie piłkę! Szerzej, zioła! Brawo dla bramkarza! Strzelał Samuelson Odunka. No. W szybkim odstępie czasu drugi gol dla Radomiaka. Czyżby panom z policji zabrakło kondycji? Nie, chłopaki z zespołu. Zobacz, zobacz. I teraz przed szansą drużyna policji numer 11. Grzegorz Owczarek. Niestety strzał niecelny. No i teraz akcja policjantów. Zobaczymy, co się wydarzy. Jest bramka, proszę Państwa, Przemek Kozakiewicz. I drużyna. Fał w polu karnym, rzut karny dla policji. Egzekutują, ale ma to mały rzut karny. Niech bramka, proszę Państwa, bo inspektor Roman Jaśkiewicz strzelcem drugiego gola. Jest czwarta bramka, prawą stroną rajd Aleksieja Dobiny, a piłkę do siatki skierował Piotr Kornacki. Jeszcze jeden rzut karny, tym razem faulowany był Przemysław Kozakiewicz. Do karnego przygotowuje się nasza zaprzyjaźniona służba, Straż Miejska, komendant Straży Miejskiej z koszulką numer 15, Paweł Górak. Brawo! Trzecia bramka dla policji, 4-3. Po atomowym uderzeniu, ale też o zwinności zawodnika z koszulką z numerem 9. Kapitan załogi, widzę, cały czas w ataku, cały czas napastuje zawodników Radomiaka. Może się uda, jeszcze raz próbujmy wszyscy. Kozakiewicz teraz z numerem 8. Strzela Karol Skalski, czwarty gol dla policji. Wróć się! Przerwij, przerwij! Dojdź, jeszcze przerwij, to bez strzałów!